Rarámuri jest ludem zamieszkującym stan Chihuahua w Meksyku, posługujący się językiem Tarahumara z rodziny utoazteckiej. Ich liczebność wynosi około 70 tysięcy osób. Słyną z niezwykłej wytrzymałości w biegu. Stąd nazwa plemienia Rarámuri, dosłownie biegacze. Niewiele wiadomo o ich historii przed wylądowaniem Hiszpanów w Nowym Świecie. Właściwie wszystkie informacje pochodzą z relacji misji jezuickich w XVI i XVII wieku. Całkiem prawdopodobne jest, że przodkowie Indian Rarámuri wywodzili się ze stepów Azji. Do Ameryki przeszli przez cieśninę Beringa około 30 tysięcy lat temu. Najstarsze znaleziska z gór Sierra Madre, gdzie obecnie zamieszkuje plemię Rarámuri, datowane są na 15 tysięcy lat. Należały one do prehistorycznej kultury Clovis, dawnych mieszkańców tych terenów. Ich gospodarka oparta była na uprawie kukurydzy oraz polowaniach. Rarámuri mieli styczność z misjonarzami jezuickimi. Pierwszy kontakt nastąpił w 1606 roku. Proces ewangelizacji nie spotkał się jednak z przychylnością ludności rdzennej. Wybuchły protesty, w wyniku których zginęło dwóch mnichów. Spowodowało to represje ze strony rządu Nowej Hiszpanii. W tym czasie wielu Indian uciekło z zamieszkiwanych wcześniej terenów i osiedliło się w górach obecnego stanu Chihuahua. Oprócz represji związanych z niechęcią do przyjęcia chrześcijaństwa, byli oni gnębieni przez Hiszpanów w inny sposób. Tereny, które zamieszkiwali, były bogate w miedź, przez co Indianie byli zmuszani do niewolniczej pracy w kopalniach i na innych polach ekspansywnej gospodarki prowadzonej w Nowym Świecie. Przez to uciekali oni w coraz to wyższe partie gór, by uniknąć pracy na polach i w kopalniach. Bieganie w kulturze Rarámuri jest naturalne. Organizuje się wiele wyścigów, których trasy wynoszą po 200, a nawet 300 kilometrów. Ale bieganie stanowi również formę spędzania wolnego czasu. Jest to właściwie jedyna czynność fizyczna oprócz pracy, jaką wykonują, i jedyny sport, jaki uprawiają. La carrera de bola oraz arriveta to dwie dyscypliny biegów uprawiane odpowiednio przez mężczyzn i kobiety. W la carrera de bola dwie lub więcej drużyn biegnie z drewnianą piłką, którą kopią naprzód, a następnie dobiegają do niej i kopią dalej. W arriveta zaś dwie lub więcej drużyn kobiecych biegnie z kijami za drewnianą obręczą. Podbiegają do niej, podnoszą kijem i rzucają dalej aż do mety. Biegi te odbywają się na różnych dystansach i na różnych zasadach. Najdłuższe wyścigi mają dystans około 100 km dla kobiet i około 200 km dla mężczyzn. Zawodnicy biegną wcześniej ustaloną trasą, a cały wyścig składa się z kilkunastu okrążeń. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu, najczęściej w wiosce. Najważniejsze w obu biegach jest utrzymanie stałego tempa, ale dużą rolę odgrywa w nich również przypadek, ponieważ obręcz bądź piłka mogą łatwo wypaść poza trasy, przez co zespoły często tracą czas, wyciągając je z haszczy. Każdy członek drużyny ma do odegrania jakąś rolę. Zawodnicy mogą na przykład zmieniać się przy kopaniu piłki albo wyznaczyć do tego jedną osobę, podczas gdy reszta drużyny usuwa z drogi przeszkody. Często też jeden z członków grupy biegnie z drużyną przeciwną, by sprawdzić, czy ta nie oszukuje. Ma to olbrzymi wpływ na budowanie relacji społecznych. Wspólna walka o zwycięstwo w zawodach powoduje wzmocnienie wzajemnych relacji. W czasie wyścigów prowadzone są zakłady. Gdy w grę wchodzą duże pieniądze, dochodzi czasem do łamania zasad. Najczęściej jest to pokonywanie drogi na skróty albo używanie rąk, by przenieść piłkę. Nad wyścigami mają jednak kontrolę sędziowie. Zawodnicy znajdują się również pod silną presją społeczną, ponieważ biegają dla swoich klanów. Poszukiwanie okrywa więc hańbą całą społeczność, a nie tylko pojedynczego uczestnika bądź drużynę.